życzymy wszystkim sportowej walki, wszystkim życzymy sukcesów, a życzy prezes firmy Grauber Polska, Robert Weimann, moja skromna osoba, Janusz Udziela i nasz czołowy zawodnik w barwach naszego teamu występujący, Rafał Udziela. Dzień dobry, witam serdecznie na przepięknym Półwyspie Helskim. Za chwilę rozpoczną się tutaj międzynarodowe zawody surfcastingowe organizowane przez Grauber Polska, firmę wędkarską, producenta wędkarskiego zaraz. Udział bierze kilkudziesięciu zawodników z całej Polski oraz kilkunastu zawodników z terytorium Niemiec. Są to wybitne osoby, które już coś w tym surfcastingu potrafią zrobić. Będziemy to mogli zaobserwować. Ja zapraszam wszystkich serdecznie na dalszą część, a za chwileczkę będziemy się dalej łączyć. Tu jest 14, sektor B, 4. Zawody surfcastingowe. Pan Janusz Udziela, dyrektor generalny firmy Grauber w Polsce, jest moim i waszym gościem. Chciałbym przedstawić jeszcze raz serdecznie. Janusz, dwa słowa, co na temat tych zawodów. Pierwsze, drugie, trzecie, które w końcu? Pierwsze zawody pod własnym szyldem. Zawody, które nazwaliśmy, ponieważ obsada międzynarodowa, więc International Grauber Cup 2013. Pierwsze, a w planie mamy drugie, trzecie, 22 i tak dalej. Mamy nadzieję, że zawody będą, że się sprawdzą, że frekwencja dopisze i że będą się rozwijać. Ci wędkarze w pewien sposób chcą uczestniczyć. Chcielibyśmy, żeby ich było więcej. Co zrobić? Myślę, że wciąż mało jest na temat wędkarstwa brzegowego, morskiego w Polsce. Dyscyplina rozwija się praktycznie od kilku lat. Jeszcze 5-6 lat temu mało kto słyszał na temat surfcastingu, a jak szedłeś plażą i widziałeś wędkarza moczącego kij w wodzie, to z reguły ludzie reagowali pukaniem się w czoło. No. Ja myślę, że należałoby ich zrzeszyć. Czy federacja, a więc Polska Federacja Wędkarstwa Morskiego, nie sądzisz, że byłaby rozwiązanie w tym kierunku? Myślę, że na pewno tak. Tym bardziej, że w tej chwili wędkarze morscy są mocno rozproszeni. Mamy kilka dyscyplin, mamy wędkarzy kutrowych, mamy właśnie wędkarzy brzegowych, mamy wreszcie łowiących z małych łódek. Wszyscy próbują organizować się jakoś we własnym zakresie. Najlepiej zorganizowani są wędkarze kutrowi, bo najlepiej układa im się współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim. Po prostu jest ich najwięcej. Natomiast my, surfcastingowcy, jesteśmy dyscypliną na tyle młodą, że w zasadzie jesteśmy wciąż jeszcze na etapie organizowania się. Chciałbym przedstawić wam najstarszą uczestniczkę, bodajże chyba w Europie, zawodów morskich surfcastingowych. Marianne Sperlinger, osoba, która jest warta naprawdę uwagi. Marianne, bin ich stolz auf dich, also da muss man sagen, wir müssen von dir einfach alles nehmen. 77 Jahre bist du alt. Im Dezember 77. Wie schaffst du denn das einfach? Einfach so, weil ich dem lieben Gott dankbar bin, dass ich noch so fit bin. Wie viel Mal bist du schon in Polen gewesen? In Polen jetzt zum Brandungs erste Mal, aber früher im Herbst im Radew, in der Wieprza, in der Grabowa, überall. Mit der Mucha. Großer Hobby ist Mucha. Marianne, ich bedanke mich sehr herzlich. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ich angel Brandung seit 1990. Od 1999 roku łowi na morzu, także bierzmy z niej przykład, bo warto. Vize-Weltmeisterin und deutsche Meisterin.
była kiedyś wicemistrzynią świata i obecnie jest wicemistrzynią Niemiec, jeżeli się rozchodzi o wędkarstwo morskie plażowe. Robert Weimann. Dlatego ja zanim podjąłem decyzję, że w ogóle będę takie zawody organizował, przeprowadziłem pierw wywiad wędkarzy plażowych, na których plażach i w jakim okresie czasu jest najwięcej ryb. I po prostu została wybrana tutaj plaża właśnie na Helu, ponieważ słynie z tego, że właśnie w maju słynie z tego, że ma bardzo dużo flonder. A o to chodzi w tych zawodach, żeby po prostu zawodnicy okazali swoje umiejętności, a nie szczęście. Ponad 12 tysięcy złotych pula nagród. To wysiłek firmy Grauwel, który no myślę, że zostanie okupiony dobrą zabawą. W Polsce jeszcze ten połów SUV castingowy nie jest zbyt popularnym. A mamy ładne morze, mamy ładne ryby w morzu, więc dlaczego czego nie promować, żeby to się po prostu rozszerzyło. Ja dziękuję w imieniu wszystkich wędkarzy. Życzę połamania kija. Nie przeszkadzam. Dziękuję. Rafał Udziela, zeszłoroczny mistrz Polski. Dzień dobry, Rafale. Sprzed 2 lat. Dzień dobry. Wygrasz dzisiaj? Nie wiem, będę się starał. Łowisko jest bardzo dobre. Na wiosnę obfituje w dużą ilość flonder, więc jest szansa. A czy się uda złowić najwięcej, zobaczymy. To jest ciężarek 120 gram. Przy dobrej technice rzutu i odpowiednim sprzęcie można przekraczać 200 metrów. Ja dawno nie rzucałem, teraz rzucam na 170-180, jak ćwiczyłem. A mistrz świata, jak daleko? Przy kołowrotku ze szpulą stałą rzadko przekracza się 230-240 metrów. Multiplikatorami przy ciężarku 120 gram, jeśli dobrze pamiętam, 274 metry. Firma Grauwel, taką reprezentujesz i mam nadzieję, że wędkujesz na ten sprzęt. Zgadza się. Co to za kołowrotek i co to za wędzisko? To jest kołowrotek surfcastingowy, drugi najwyższy model Grauwela z serii Teklon, Surf Team. Jeśli chodzi o wędkę, to jest wędka, można powiedzieć, w stylu brytyjskim. To jest wędka dwuczęściowa z regulowanym uchwytem kołowrotka, żeby dostosować dźwignię o bardzo dużej mocy i sprężystości, która pozwala na rzuty ponad 200-metrowe. To jest konakałko, tak się nazywa. Ja myślę, że ten sprzęt pozwoli Ci zwyciężyć. Życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję i złamania kija. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Andreas Berghardt, 10-krotny mistrz Niemiec. Ich bin das erste Mal in Polen und als allererstes möchte ich mich erstmal recht herzlich für die Einladung bedanken. Ihr habt wirklich ganz, ganz tolle Strände hier. Ob wir Fische fangen, weiß ich nicht, das müssen wir sehen. Aber die Leute hier sind freundlich und also ich bin sehr, sehr gerne hergekommen. Du hast 10 Titel Deutschmeister. Welche Titel hast du noch? Ja, also ich bin im Einzel einmal Deutscher Meister geworden und 9-mal Deutscher Meister, Mannschaftsmeister mit Schleswig-Holstein. Ja, im Jahr 2000 auf der Weltmeisterschaft konnte ich 2 Bronzemedaillen gewinnen, eine im Einzel und eine mit der Mannschaft. Ja, und dann bin ich einige Male Landesmeister geworden. Andreas, vielen Dank und ich wünsche alles Gute. Ja, ich bedanke mich auch bei euch und wollen wir hoffen, dass wir ein paar Fische fangen. Alles okay. Klar. Danke, ciao. Ciao. No i stało się. Pierwsza ryba zawodów. Piotr Pietrzyk, zawodnik w sektorze A, ma flonderkę. Flonderka. Wymiarowa, podpuszczam. Łowiłem na filecika. Pierwszy rzut i pierwsza rybka. Będzie więcej? Źle, po to tu jesteśmy.
Zaczynamy nasze zawody rzutowe. Każdy zawodnik będzie zarzucał tym samym ciężarkiem, który ode mnie otrzyma. Niektórzy już sobie wzięli, to są te białe, na biało pomalowane. Będziemy wyjeżdżać na Bałtyk częściej z uwagi na to, że mamy tutaj bardzo ciepłą wodę. Plus 7 stopni. Zawody rzutowe firmy Grauwel. Mamy zwycięzców. Pierwsze miejsce Jan Hens, drugie miejsce pan Rafał Udziela i trzecie miejsce Arkadiusz Konkol. Mamy trójkę zwycięzców wyłonionych, wiemy co i jak. Powiemy ile metrów, za chwileczkę dowiemy się ile metrów w życiu zwycięzca. Jan, sag mal, wie viel Meter hast du geworfen? Wie weit ich geworfen habe? Wie weit war ich heute? Wie viel Meter hast du geworfen? 273 letztes Jahr. Ja, aber hier? In diesem 180? 164. 164 war das hier. Rzucił 146 metrów, 164 metry, przepraszam bardzo, w dniu dzisiejszym, a ty rzuciłeś ile? 162. I 161. Wiadomo, wyniki o wiele niższe, aniżeli normalnie ci panowie rzucają, ale mimo tego zadowoleni. My dziękujemy, gratulujemy wszystkim i zapraszamy za rok. Jakie wyniki? Mówimy niecałą godzinkę, na razie żadnej prań. Wydaje mi się, że na całej plaży nie ma nic brań żadnych. Wczoraj było rewelacyjnie, na razie dzisiaj wszyscy stoimy. Biorą wszyscy tylko nie ryby? Tak.
że może do niego ma piękne prądy złapał. Piękna. 39 km. No cóż, pozostało się pożegnać. Drugi dzień zawodów minął. Nasi zawodnicy jeszcze są nad wodą, jeszcze próbują złowić ostatnie ryby. Łowimy do 23:00. O 23:00 spotykamy się w Willi Pomorzanka. Tam będzie uroczyste zakończenie, a jutro rozdanie i wręczenie nagród dla wszystkich zawodników. Spójrzmy jeszcze na ten piękny Bałtyk, spójrzmy na te piękne plaże. Zobaczmy, jak starają się współzawodniczyć nasi zawodnicy, którzy biorą udział w tych zawodach. Firmy Grauwel Polska, zachęcamy jeszcze raz do wzięcia udziału w tak pięknej imprezie. Zapraszam na jutrzejszy dzień i jutro pożegnanie. Dziękuję serdecznie.